Stanu wyważa swojego syna. I witamy na scenie zespół Emanuel Gospel z Kraśnika. Dajmy wielkie brawa dla nich. Na zachętę, na odwagę. Bardzo się przygotowali tego uwielbienia, także wspomóżmy ich modlitwą. Teraz zanieśmy przez ręce Maryi, Matki Kraśnickiej od niedawna. Zanieśmy ich także do Pana Boga. Niech napełnia Duch Święty. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Yeah.
Święty przyszedł do Twojego małżeństwa. Żeby przyszedł do Twojej rodziny. Thank you.
bracia i siostry, powiedz Jezusowi, że jest Panem, że ma władzę w Twoim życiu, że nie jest kolejnym głosem, ale jest jedynym Panem i Zbawicielem. Powiedz to Jezusowi, Jezu Chryste, jesteś moim jedynym Panem, jedynym Zbawicielem. Nie moje strachy, lęki, choroby, układy, polityka, nie moje plany na życie, nie to, co ja myślę, co ja uważam. Jezu, Ty jesteś Panem. Oddaję Ci moje życie, bo wierzę głęboko, że w Twoich ranach jest moje uzdrowienie. Powiedz to Jezusowi, stoisz w kolejce do modlitwy stawienniczej, ale Duch Święty nie przychodzi, jeśli Jezus nie jest uwielbiony. Uwielbi Jezusa, nim pójdziesz wzywać Ducha Świętego. Bracie i siostry z tyłu, uwielbi Jezusa, powiedz swoim jedynym Panem i Zbawicielem. Tygodniu, dla których biło Twoje serce. Ile było bardzo ważnych rzeczy, które zajmowały Ci serce, dla których potrafiłeś wstać wcześniej, dla których potrafiłeś się zmotywować do rzeczy, do których normalnie nie potrafisz. Tam jest Twój Pan, w tym właśnie sprawa, że i dla nich potrafisz być kimś więcej niż jesteś teraz. Dlatego wzywaj mocy Ducha Świętego, żeby dla Jezusa być kimś więcej, niż wydaje Ci się, że jesteś. Żeby żyć na miarę dziedzictwa, które masz. Na miarę bycia dzieckiem Boga. Bracie i siostro, masz bogatego Ojca. Koniec z życiem na kredyt. Panie Jezu, wyrzekamy się wszystkich kredytów, które były wzięte u złego ducha. I teraz ściąga procent w chorobach, w lękach, w smutkach. Amen? Amen. Zły duchu, biorę teraz niebieską kartę kredytową od taty. I Ojcze, to Jezus spłacił wszystkie moje długi. Amen? Amen. Masz bogatego Ojca w niebie? Amen. Jezu, chcemy czerpać z Twojego krzyża. Amen? Amen. Dlatego uwielbiam Jezusa, bo On już spłacił Twoje długi na krzyżu. Masz bogatego Ojca w niebie. Dlatego nie przestawaj się Nim cieszyć, bo zaczniesz myśleć jak biedny człowiek znowu i żebrać u złego ducha. Amen? Głośni mu, żeż poszczyty tu.
Tak jest, Ojcze. Jesteśmy teraz w Twojej chwale. Alleluja! Uwielbiajmy Pana. Nie przestawajmy. Ojciec i matka, wróć dzisiaj do Ojca.
Daj się kochać w tej sytuacji, w której jesteś. Jeżeli potrzebujesz deszczu dzisiaj, delikatnego, wiosennego deszczu po całej długiej zimie, po miesiącach, po suchy, gdzie modlitwa nie dawała ci radości, niech Pan przyjdzie jak deszcz. Niech wypiją siebie śniegi, się roztopi lód. Niech nastąpi odwilż. Pragniesz odwilż od Boga? Żeby się z nową mocą zupełnie, żeby życie skwitło w środku zimy, bo Pan to może zrobić. I wołaj, przyjdź jak deszcz. Przyjdź jak deszcz. Ty Boże, wszystko możesz, jesteś Bogiem cudu. Przyjdź jak deszcz. Jak nie umiesz śpiewać, tym lepiej, bo Bóg się twoim fałszowaniem posłuży. I chwała Bogu dla wszystkich, którzy fałszują teraz. I w tych, którzy pięknie śpiewają. Wiosenny deszcz.
drodzy, jeszcze więcej energii. Alleluja! Drzewo wejść do poru? Alleluja! No i to mi się podoba. Ciebie wychwalać, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w tym czasie,
w tym świętym czasie, który został nam dany. Panie, wielbię Ciebie. Wielbię Ciebie w każdym sercu, które tutaj jest. Wielbię Ciebie w każdym sercu, które nie mogą tutaj być. Chwała Tobie, Panie, za ten piękny czas uwielbienia, piękny czas, który my spędzać razem z Tobą, który możemy spędzać razem z Tobą. Panie, Ty jeden jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. I Tobie jedynemu pragniemy śpiewać, Ciebie pragniemy wielbić, bo tylko Ty jesteś naszym Panem i Królem. Prosimy, abyś zagościł na tronach naszych serc. Prosimy, abyś zagościł wszędzie tam, gdzie jeszcze Ciebie nie ma. Przyjdź, Panie, ze swoją mocą, ze swoim błogosławieństwem. Przyjdź z ogromem miłości, miłosierdzia, które Ty masz dla nas. My, Panie, musimy tylko jedynie co wyciągnąć ręce po to. Przyjdź, Panie, do nas. Przyjdź, obmywaj nas swoją świętą krwią. Przyjdź, zanurzaj nas w swoim miłosierdziu. Ciebie pragniemy wielbić, Panie. Ciebie miłować, kochać. I pragniemy tak jak Ty służyć, uczyć się służyć przede wszystkim drugiemu człowiekowi. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, bądź Panie uwielbiony.
Ta piosenka ma naprawdę kupę energii w sobie. To w takim razie do tych trzech form modlitwy dorzućmy jeszcze jedną. Uwaga, widzicie mnie? Kto mnie widzi, klaszcze raz. Super, i teraz popatrzcie. To będzie super charyzmatyczna modlitwa, jesteście gotowi? Tu mamy pokaz, proszę bardzo, uwaga, uwaga, do... Można, o właśnie, potrzebuję ślicznej hostessy, chodźcie. Uwaga, uwaga, do modlitwy można robić krok. Krok, uwaga, tak jest. Ewentualnie można szastę na boku. Okej, tak jest, o właśnie, moi drodzy. Lubiłem Pan Boga całym sercem, całym duchem, całym umysłem, całym ciałem i z mocą. Kto chce widzieć Jezusa, mówi amen. Kto chce Go widzieć w tym mieście, w miejscu pracy, w Twojej rodzinie, niech Ci się stanie według Twojej wiary. Mów o swojej przyjaźni z Bogiem.